Siema. Witam widzowie, witam uczniowie. Witam w takim filmiku pokazowym, jak podchodzić do zadań otwartych z matematyki. Chciałbym wam pokazać, że to jest dosyć proste i pewne elementy są uniwersalne. Czyli są rzeczy, które zawsze możemy zrobić z dowolnym zadaniem, żeby spróbować je rozwiązać. To takim najgorszym zjawiskiem, które potrafi się pojawić, to jest sytuacja, w której czytacie zadanie, czytacie je po raz kolejny, czytacie je po raz 23 i nadal macie pustą kartkę, nic nie zapisaliście, nie macie pojęcia od czego zacząć, no i prawdopodobnie będzie lipa. A ja wam pokażę, co można zrobić z każdym zadaniem, żeby tej sytuacji uniknąć. No dobra, zaczynamy sobie. Zadanie 16 z egzaminu ósmoklasisty z roku 2022, czyli tegorocznego. No i teraz tak, w szkole was uczą, żeby no przeczytać polecenie i tak dalej, a ja tylko sobie tak szybko rzucę okiem i coś tam Hania na szyjnik przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Coś tam, czyli tutaj już właściwie, jak widzę takie dane, to pojawia się pomysł, że może będzie to prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo, ciężki język polski. Idę dalej, zielone, stąd 20%. No to tutaj jeszcze mogę sobie wypisać, że to będzie być może dział procenty. No i teraz tak, nie musimy tego wypisywać, ale warto mieć to na uwadze, że być może się przyda, tak? Być może będziemy tutaj poszukiwali jakiejś wiedzy z tych działów, szukali narzędzi, które pomogą nam te zadanie rozwiązać. I kolejną rzeczą to jest, od razu wypiszę sobie jakieś tam konkretne dane, które się pojawiają, czyli 4 srebrne, może na czerwono zrobimy 8 czerwonych i kilka zielonych. I tutaj właściwie wjeżdża taka pierwsza umiejętność w matematyce. Nie używamy znaków zapytania. Jeżeli w matematyce nie wiecie, ile czegoś jest, to stosujecie niewiadomą. Tak? Nie wiem, czyli stosuję niewiadomą, na przykład niech to będzie x. Bo to wam pozwoli za chwilę ruszyć z miejsca. Bo jeżeli tu będziecie mieć jakieś znaki zapytania, czy puste okienka, czy kółeczka, czy inne cuda, to potem macie realny problem, żeby przejść z tego dalej i co z tym właściwie zrobić. A zaraz się okaże, że zapisanie tego za pomocą x-a mocno ułatwiło życie, ok? I teraz dalej. Zwróćcie uwagę, że ja właściwie w ogóle nie wczytałem treści zadania, tylko już sobie wypisałem jakieś informacje za pomocą pierwszego rzutu oka na treść. Tutaj co jeszcze warto sobie zauważyć, zadanie jest za 2 punkty, czyli jakieś tam 2 elementy zostaną tutaj wypunktowane przez egzaminatora. Warto mieć to na uwadze, żeby potem ewentualnie zlokalizować, czy na przykład nasze rozwiązanie w zadaniu czteropunktowym nie jest odrobinę za krótkie, żeby złapać, że być może jednak się pomyliliśmy, że może jednak nie o to chodzi. No ale okej. I teraz już w tym etapie przeczytam sobie treść zadania do wykonania naszyjnika. Hania przygotowała 4 koraliki srebrne, 8 koralików czerwonych, kilka koralików zielonych, a następnie ze wszystkich przygotowanych koralików zrobiła naszyjnik. I zielone kuleczki stanowią 20% wszystkich tych koralików w naszyjniku. Ok. I pytanie, oblicz ile zielonych koralików jest w naszyjniku? No to tutaj już na całe szczęście odpada nam dział prawdopodobieństwo. Nie o to chodziło jednak, tak? Także w porządku, jedna rzecz zredukowana, ale jak najbardziej dział procenty jest w porządku, on tutaj zostaje. No i teraz skorzystam z tej informacji. Zielone koraliki stanowią 20% wszystkich koralików. Zielone oznaczyłem jako x, więc mogę napisać, że x odpowiada 20%. To znam z treści zadania. Już zwróćcie uwagę, że zapisałem to za pomocą takiej proporcji. I teraz ustalimy sobie w takim razie, ile to jest 100%. No, mam nadzieję, że dla większości będzie jasne, że jest to 5x. Wzięło się to oczywiście z tego, że przemnożyłem te proporcje obie jej strony razy 5. Tak, z 20% do 100% razy 5. No i mam pierwszy element, który
już coś, jakiś postęp w zadaniu wykonałem, tak? Udało mi się ustalić, że 5x to będzie odpowiadać 100%. No i teraz tak, pytanie jest, ile jest zielonych koralików, czyli właściwie muszę ustalić, ile wynosi x. Czyli jeżeli uda mi się znaleźć rozwiązanie, czy uda mi się ustalić, ile ten x wynosi, no to znalazłem rozwiązanie zadania i tyle, tak? I teraz kolejna sprawa, którą warto zauważyć. Jeżeli mamy x-a, jeżeli mamy niewiadomą i chcemy znać, ile ona konkretnie wynosi, to prawdopodobnie będziemy potrzebowali jakiegoś równania, żeby je rozwiązać i dzięki temu zdobyć tego x-a. No i teraz tak. Wiemy, mamy jedną zależność, 5x stanowi 100%. Czy możemy jakąś inną zależność złapać? Oczywiście, że możemy. Możemy sprawdzić, ile łącznie jest tych koralików w tym naszym naszyjniku. No bo to będzie 4 plus 8 plus x sztuk, czyli zsumowałem wszystkie te koraliki, które Ania użyła i dostaję 12 plus x, to są wszystkie, czyli to jest 100%. No i na dobrą sprawę teraz już mogę powiedzieć, że mam dwa wyrażenia, które opisują mi to samo, czyli 100%, więc skoro opisują to samo, to jako, że równanie polega na tym, że lewa równa się prawej, czyli to samo równa się to samo, to mogę zapisać, że moje 5x odpowiada wszystkim koralikom, czyli 12 plus x. No i teraz muszę takie równanie rozwiązać. Mam nadzieję, że każdy z was wie, co tutaj teraz się dzieje. Jeżeli nie, to warto wziąć się do roboty lub zapraszam na zajęcia. Ok, udało się rozwiązać równanie. X równa się 3, szybko może wytłumaczę. Przerzuciłem x na lewą stronę. Potem wykonając skomplikowane działanie 5x-ów, odjąć 1x, to są 4x-y. Podzieliłem przez ilość x-ów, x równa się 3. I teraz właściwie mogę wrócić do treści zadania, czyli oblicz, ile zielonych koralików jest w naszyjniku. X stanowił koraliki zielone, x równa się 3. W takim razie formułuję odpowiedź. Kochany panie egzaminatorze, jak zresztą widać w moim rozwiązaniu, udało mi się ustalić, że koralików zielonych jest liczba 3. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia. I tyle. I tyle. I tyle. I teraz przeanalizujmy, co tutaj właściwie po kolei się wydarzyło. Pierwszą rzeczą, cośmy tutaj zrobili, to wypisałem dane oraz wypisałem potencjalne narzędzia czy działy, w których będę szukał narzędzi, które pomogą mi te zadanie zrealizować. Kolejną rzeczą było przeczytanie dokładnie treści zadania i zapisanie już jakiejś zależności czy jakiejś informacji. Udało się to zrobić, udało się to przekształcić. Kolejnym elementem było zauważenie, że faktycznie potrzebuję równania i mogę je z tego miejsca wziąć. Następnie równanie zapisałem, równanie rozwiązałem i finalnie sformułowałem odpowiedź. 5 elementów, które były takie dosyć kluczowe w tym zadaniu. I zauważcie, że każdy element wynikał jakby z poprzedniego, tak? Tutaj z informacji udało mi się to zapisać. Potem, jako że już miałem to, było mi potrzebne coś jeszcze. Potem, jako że już miałem poprzednie elementy, to napisałem równanie, które doprowadziło do rozwiązania i koniec historii. Jakie punkty byśmy tutaj mogli wyszczególnić? No przede wszystkim podjęcie zadania, czyli zapisanie jakiejś zależności. No i drugi punkt to już będzie sfinalizowanie zadania, czyli odnalezienie x-a, sformułowanie odpowiedzi i zakończenie przygody. Zadanie raczej łatwe. Mam nadzieję, że większość ósmoklasistów poradziłaby sobie z nim bez problemu. Tegoroczni ósmoklasiści zeznawali, że zadania na egzaminie były bardzo łatwe. Idziemy dalej. Pokażemy sobie jeszcze jedno zadanie. No, tym razem już gołym okiem widać, że jest to oczywiście geometria. No, geometria jest dosyć upierdliwym działem, a jest upierdliwy z powodu takiego, że
występuje tutaj bardzo dużo wiedzy i informacji, które powinniście posiadać, żeby sobie zadania z geometrii w sposób łatwy i przyjemny rozwiązywać. No i niestety, dla mnie, jako dla nauczyciela, geometria jest takim fenomenalnym narzędziem dydaktycznym. Dlaczego? Bo okej, jestem w stanie przyjąć to, że uczeń mi przychodzi i mówi, że nie rozumie, co tutaj się wydarzyło, nie wie, jak się to robi, w porządku, okej, nie ma problemu, jestem w stanie to zrozumieć, że ktoś ma z tym kłopot. Ale no, wybaczcie mi, nie można nie rozumieć definicji kwadratu. Definicji kwadratu to można co najwyżej nie znać albo nie pamiętać, a na pewno nikt mi nie powie, że on nie rozumie definicji kwadratu, tak? Czyli tutaj wychodzi taki jeden z częstszych mankamentów, na który niestety, który jest waszą przypadłością, czyli po prostu nie uczycie się. Jeżeli nie uczycie się, potem macie bardzo realny problem, żeby realizować zadania. Bo matematyka dosyć mocno polega na tym, możemy sobie mniej więcej pokazać to w ten sposób, że mamy takie dwa elementy. Wiedza oraz umiejętności. I teraz za wiedzę nie jesteście oceniani w sposób bezpośredni, bo tutaj są na przykład wzory, są to jakieś informacje, twierdzenia, zależności, na przykład informacje geometryczne, no różnego rodzaju mechanizmy, których uczymy się w matematyce i narzędzia, które uczymy się, jak działają, a potem za pomocą tych wszystkich elementów przechodzimy do działu umiejętności, czyli zastosowania tego wszystkiego w praktyce. I to za to jesteście punktowani na sprawdzianach i na egzaminach. I potem są problemy, jak tutaj jest to po prostu nieuporządkowane, nie do końca jasne, to wtedy są kłopoty. No ale okej, wróćmy do zadania, geometria. Czytam pierwsze cztery słowa, dany jest rąb ABCD. No czyli nie dość, że geometria, to jeszcze rąb, czyli wszystkie zasady związane z rąbem prawdopodobnie mogą się tutaj przydać. Widzę na rysunku, że jest zaznaczona przekątna tego rąbu, czyli kolejną rzeczą, którą mogę sobie zapisać, to jest pole rąbu z wykorzystaniem właśnie przekątnych. E razy F podzielone na 2. No, skoro mam już jedno pole, to zapiszę też inny sposób liczenia pola w rąbie, który poznaliśmy. Jest to A razy H. No i przechodzę dalej. Czytam dalej zadanie. Obwód tego rąbu jest równy 52 cm. No, skoro jest to rąb, to obwód wynosi 4 razy A, gdzie A to jest długość boku. Rąb ma 4 takie same boki. No i właściwie pierwszą rzeczą, którą mogę sobie zapisać, to jest 4A, czyli nasz obwód, równa się 52. Rozwiążę sobie szybko te równanie, wyznaczę, ile wynosi A. 52 na 4. Pozwólcie, że trzasnę sobie słupek. W piątce jedna czwórka, 4, odejmuję, 1, spada 2, tutaj 3, 12 i elegancko się podzieliło, czyli A równa się 13 cm. Ok? Nie musicie tej jednostki pisać w każdym miejscu zadania, ale jeżeli ona była, to pamiętajcie, że musimy ją finalnie w tych najważniejszych miejscach o niej pamiętać. I teraz tak, dlaczego policzyłem w słupku takie proste działanie? Ktoś by mógł się zastanowić. No ja oczywiście byłem w stanie je policzyć w pamięci, tylko teraz tak. Jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zadań z matematyki. Jest to poprawność obliczeń. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, zadanie jest za 0 do 3 punktów. I nie ma sytuacji, że dostaniecie 2,5 na 3 punkty. To się nie wydarzy, tak? Dostaniecie 0, 1, 2 lub 3 punkty w tym zadaniu, więc jeżeli to działanie rozwiążecie prawie dobrze, napiszecie, że jest 12 cm, bo się pomyliliście, albo jest 14 cm, to musicie zapamiętać, że prawie dobrze w matematyce oznacza źle i oznacza, że tracicie punkty. Dlatego jeżeli ty nie jesteś pewien, drogi uczniu, droga uczennico, jakiegoś działania, to nie zastanawiaj się 40 sekund, żeby i tak finalnie stwierdzić, że nie jesteś pewna, tylko od razu
zapisz sobie do słupku, policz na spokojnie, bo to ci zajmie 30 sekund i praktycznie pójdzie ci jeszcze szybciej, niż jakbyś próbowała zrobić to w pamięci. Także gorąco zachęcam przejść właśnie do takiego przekonania, że prawie dobrze oznacza po prostu źle. Okej, okay. No i zwróćcie uwagę, że właściwie przeczytałem tylko połowę treści zadania, a już mam bardzo dużo elementów zapisanych na mojej kartce. Lecimy dalej. A przekątna AC ma długość 24 cm, zobacz na rysunku, okej, widzimy. Opisz długość przekątnej BD, tego rombu, czyli drugiej przekątnej, a zapisz obliczenia. Okej, okay. Idziemy sobie dalej. Zadanie z geometrii. Co jest najważniejsze w zadaniach z geometrii? Bardzo dobrze, dobry rysunek. Zgadza się. Co znaczy dobry rysunek? Duży rysunek. Duży rysunek ułatwi wam życie, zaufajcie mi. Czyli robimy sobie rysunek rombu, w miarę duży. Nie czepiajcie się, że nie jest idealny, bo ja się zacznę czepiać was. Rysujemy sobie przekątne. Podpisujemy sobie nasze wierzchołki ABCD. Tutaj punkt przecięcia przekątnych niech będzie S. I przypominam, że chcemy ustalić długość przekątnej BD. Nie wiemy, ile ona jest, ale już kto przetrwał kawałek tego filmu, to wie, że skoro nie wiemy, ile jest, to jest ona równa X. I teraz niestety, żeby to zadanie rozwiązać... Aha, jeszcze tutaj właściwie mogę podpisać moje boki 13-13 oraz teraz wjeżdża ważny moment, bo musimy wiedzieć dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest fakt, że w rombie przekątne przecinają się idealnie w połowie. Czyli skoro ta dłuższa miała skoro przekątna AC miała 24 cm, to tu będzie 12 i tu będzie 12. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa. Przekątne w rombie przecinają się pod kątem prostym. Także to są informacje, z których trzeba tutaj skorzystać, żeby przejść dalej. I wrócimy na chwilę w to miejsce. Ja powiedziałem, że przekątna BD, skoro nie wiem, ile ona jest, to zaznaczę sobie ją jako X. Zaznaczę sobie ją jako 2X. Widać dlaczego? Bo teraz mogę te odcinki podpisać jako X i X. To za chwilę się okaże, że jest bardzo wygodne w obliczeniach. I teraz, jeżeli jesteś uczniem, świeżo upieczonym uczniem klasy ósmej, to kolejna część może być trochę niejasna, ale nie przejmuj się tym kompletnie. Przerysuję sobie ten trójkąt prostokątny, który mi tam powstał za pomocą tych przekątnych i od razu podpiszę odpowiednie wierzchołki. Tak, jeżeli przerysowujecie jakiś element z większego rysunku, bo jest on wam potrzebny, to podpiszcie go wierzchołkami, bo wtedy jest jasno wiadomo, skąd on się wziął. No i mam ASD, narzucę sobie jeszcze dodatkowo nasze dane, czyli 13, AS to było 12 i SD to jest X. No i tutaj znowu właściwie wchodzi ta sama idea, która wchodziła w poprzednim zadaniu. Mam X-a, potrzebuję go ustalić. Skoro jest to niewiadoma, będę potrzebował jakieś równanie, jakąś zależność. No i niektórzy jeszcze być może nie znają twierdzenia Pitagorasa. To użyjemy tutaj właśnie twierdzenia Pitagorasa. Także kto nie zna, to się nie przejmuje. Poznacie w przyszłości, nie bójcie się. A kto zna, to wie, o co chodzi. I teraz tak, wjeżdża bardzo prosta idea. W momencie, jak rozwiązujecie zadanie dla siebie, to rób tak, chce tak. To w ogóle się nie czepiam. To wy macie wiedzieć. Ale jeżeli rozwiązujecie zadanie na sprawdzianie albo na egzaminie, to już nie rób tak, jak chce ta, tylko wasze rozwiązanie, które oddacie na kartce, to jest wasza jedyna forma tego, żeby przekonać egzaminatora, że wy umiecie. Czyli w waszym interesie jest, żeby ja jako sprawdzający wiedział, że ty umiesz. Tak? To jest dosyć istotne. Czyli nie zapisujesz sobie teraz, że x kwadrat plus 12 kwadrat równa się 13 kwadrat, bo okej, ja wiem skąd to się wzięło, ale dlaczego ta linijka tak nagle się tu pojawia?
co powinien zrobić, ty powinien zrobić takie coś. Stwierdzenia pana Pitagorasa dla trójkąta ASD mamy. I teraz zapisać twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta, z którego korzystasz. A tu szczególnie w sytuacji, gdyby nie było tego rysunku, a rysunek wyglądał ciągle w ten sposób. Teraz się pojawia twierdzenie Pitagorasa, to ja w ogóle nie wiem, skąd to się wzięło, tak? W sensie, no ja wiem. Ale tu nie o to chodzi, żebym ja miał wątpliwości jako sprawdzający. Ja muszę być pewien, że ty wiesz. Okej? Okay? Także teraz nie mam wątpliwości, wiadomo, skąd to się wzięło. No tutaj trzeba to oczywiście rozwiązać. Dostajemy takie liczby. Znowu, jeżeli ktoś nie wie, ile to jest do kwadratu 12 i 13, no to niestety musi sobie obliczyć to w słupku. Jeżeli ktoś nie wie, jakie jest odejmowanie, jaki jest wynik takiego odejmowania, znowu musi to obliczyć w słupku. No i teraz właściwie dochodzimy do takiego ciekawego miejsca. X kwadrat równa się 25. No i podajemy rozwiązanie, czyli pytanie jest proste, co do podniesienia do kwadratu za 25? No oczywiście jest to x równy minus 5, tak, jest bardzo dobrze. Na pewno wszyscy pomyśleliście o minus 5. Minus 5 podniesiona do kwadratu daje 25. Natomiast okazuje się, że no, nasz x to była długość przekątnej. No, długość przekątnej nie może wynosić minus 5, czyli ja przekreślam to rozwiązanie i piszę komentarz. X większe od zera, bo x to odcinek. Po prostu rozwiązanie nie spełnia warunków zadania, natomiast samo w sobie rozwiązanie jest. Ono istnieje. I nie podanie tego rozwiązania jest właściwie błędem, bo jeżeli ktoś tylko napisze, że x równa się 5 i jest zadowolony, to ma zadanie nie do końca rozwiązane poprawnie. Po prostu to nie jest pełne rozwiązanie tego miejsca, tak? O tym warto pamiętać. Natomiast no, równanie, znaczy wynik spełnia warunki zadania, x równa się 5. Ja tylko przypomnę, że myśmy potrzebowali obliczyć przekątną BD, więc mogę napisać, że BD równa się 2x, to się równa 2 razy 5, a to się równa 10 cm. OK? I wracamy do polecenia. Oblicz długość przekątnej BD takiego rombu, zapisz obliczenia, udało się ustalić 10 cm. No i przechodzimy do sformułowania odpowiedzi. Odpowiedź. Znowu, kochany panie egzaminatorze, jak zresztą pokazałem w trakcie rozwiązania zadania, długość przekątnej BD równa się 10 cm. Pozdrawiam, miłego dnia, proszę o maksymalną ilość punktów. Dziękuję. Tak. No i wracamy do przeanalizowania, co się właściwie wydarzyło. Pierwszy element, uniwersalny. Łapie, o co chodzi w zadaniu, tak? Lokalizuje, jakie działy, o czym jest tu mowa, z jakiej wiedzy prawdopodobnie będę musiał korzystać. Zwróćcie uwagę, że wypisałem wzory na pola, tak? Tutaj ta przekątna zbejtowała mnie, że być może się to przyda. Nie przydało się, no ale nie zaszkodziło to wypisać, tak? Tylko wypisać. No może by się przydało w przyszłości, nie przydało się, ok. Przydał się obwód, czyli tutaj właściwie była druga rzecz. Udało się ustalić, ile wynosi pojedynczy bok tego rombu. Kolejny element, duży rysunek, tutaj zdecydowanie powiemy, że to jest kolejny ważny krok, żeby to zadanie rozwiązać. Czyli mamy duży rysunek, tutaj wjeżdżają oznaczenia. Znowu, no to już jest pewne takie doświadczenie, tak? Bo oczywiście można było tutaj liczyć tę przekątną BD jako X, no ale byłoby to niewygodne, bo zwróćcie uwagę, tu pojawiłaby się jedna druga X, a tu jedna druga X, i za chwilę te równania, które tutaj nam wyskoczyły z tego twierdzenia Pitagorasa, no byłyby już trochę niewygodne. Także naprawdę przyjemnie, że tej jednej drugiej tutaj nie było. No i zwróćcie uwagę, że jak już udało mi się wszystko poznaczać, to co ja zrobiłem, to wyodrębniłem jakby to miejsce, na którym chciałbym teraz pracować, które jest mi najbardziej potrzebne. No i też zwróćcie uwagę, że taki schemat rozwiązania jest bardzo wygodny dla osoby, która będzie to sprawdzała. Tak? Bo wasze rozwiązanie powinno wyglądać, jakbyście próbowali komuś wytłumaczyć, jak to zadanie zrobić. Jeżeli w ten sposób uda wam się zadanie zapisać, to praktycznie wygraliście. To jest najwyższa jakość rozwiązania, jeżeli ktoś, kto nie rozumie,
za pomocą waszego rozwiązania zrozumie. Wtedy wygraliście. Rozwiązałem to równanie, tutaj zwrócę uwagę na ten element rozwiązania ujemnego, no i oczywiście sformułowanie odpowiedzi. Zadanie było, z tego co pamiętam, za trzy punkty. Ewidentnie, początek zadania, czyli określenie jakichś tam pierwszych elementów, z którymi byśmy musieli mieć tutaj do czynienia, czyli na przykład ten obwód, na przykład te przekątne w połowie, pod kątem prostym i tak dalej. Drugi element to ewidentnie było zmodelowanie tego problemu na naszych oznaczeniach. No i finalnie ostatni punkt już jeszcze tutaj być może ułożenie twierdzenia Pitagorasa. I trzeci punkt już za zrealizowanie twierdzenia Pitagorasa, wyznaczenie X-a i za podanie odpowiedzi, sformułowanie odpowiedzi. No i teraz tak, to miejsce, ono jest dosyć istotne. Na egzaminie ósmoklasisty nie będą was karać za takie miejsca, ale już ryzykujecie na maturze, że stracicie punkty w takich miejscach, no bo niby wszystko policzyłeś, ale zabrakło tutaj drugiego rozwiązania, a w kluczu odpowiedzi być może jest wyszczególnione, uczeń potrafi podać dwa rozwiązania równania kwadratowego. Ty podałeś tylko jedno, drugiego nie podałeś, więc straciłbyś pojedynczy punkcik. No i oczywiście dramat, prawda? No bo jeżeli stracisz pojedynczy punkcik, to dostajesz 90, tam powiedzmy 8 czy tam 97% na świadectwie maturalnym, no i wstyd, nie? No bo nie można szpanować, że ma się okrągłe 100%, prawda? Smutno. Okej, okay. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że tutaj to, co chciałem wam pokazać, czyli jak podchodzić do takich zadań tekstowych, jak to po kolei od punktu do punktu można sobie rozwiązywać, że wszystko wynika z czegoś, że będzie wam to po prostu przydatne i pomoże wam w rozwiązywaniu waszych zadań, z którymi będziecie się musieli mierzyć w przyszłości. Także dzięki za uwagę, pozdro i do zobaczenia w kolejnych materiałach.